Wielkie Barany i zapraszam na prognozę na miesiąc maj 2020, który na pierwszy rzut oka wydaje się nam dosyć spokojny. Nie mamy żadnych trudnych, twardych aspektów w astrologii, jednak większość planet, czyli w tym miesiącu Wenus, Saturn, Jowisz, Pluton już jest w biegu wstecznym i w następnym miesiącu Merkury oraz Neptun, tak jak gdyby nakazuje nam wszystkim zastanowić się nad minionym czasem, przerobić tematy, wydarzenia, sytuacje, które przeżyliśmy i może w tej przeszłości, tak jak gdyby powracając do przeszłości, wyciągając wnioski, zmienić swoje perspektywy, czy też zmienić swoje zdania, lub też może przepracować niektóre tematy. Główną rolę w miesiącu maju gra Wenus, planeta miłości, planeta kreatywności, planeta pieniędzy, stojąca w bliźniaku i tu zostanie aż do sierpnia. Dla Ciebie ta Wenus, czy w biegu prostym, czy w biegu wstecznym, będzie cały czas stała w pozytywnym sekstylu, czyli nowe możliwości, nowe szanse z trzeciego domu, czyli będzie chodziło przede wszystkim o komunikację, o zrozumienie. Może niektórzy z Was przemyślą tematy zapisania się na kursy, zbierania wiedzy, może to mogą być jakieś decyzje o zrobieniu warsztatów czy do uczenia się czegoś nowego. Ponieważ Wenus wyrusza 13 maja w bieg wsteczny, do 13 maja masz tutaj drogę wolną i zielone światło, dlatego że Wenus jest w biegu prostym i jeżeli chodzi o decyzje, załóżmy kursów dokształcania, nauki, zdawania egzaminów, czy też wchodzenia w nowe kontakty, jest na pewno, że będzie Ci sprzyjać. Z Wenus w biegu wstecznym po 13 maja możesz mieć różne propozycje, jeżeli chodzi o jakichś znajomych z przeszłości. Mogą się osoby z przeszłości, ze szkoły także pojawiać, które będą proponowały Ci, załóżmy, czy współpracę, czy kooperację, czy może być to współpraca, załóżmy, internetowa, czy też bardzo dobry jest czas, ponieważ ten trzeci dom, tak jak gdyby odgrywa w Twoim przypadku bardzo ważną rolę przez cały miesiąc. Może niektórzy z Was zapragną stworzyć stronę internetową, czy właśnie zrobić jakieś konferencje przez internet. W tym przypadku masz bardzo dobry czas. 7 dochodzi do pełni w znaku Skorpiona. Wszystkie pełnie w znaku Skorpiona mają bardzo intensywny charakter. Tymczasem ta z Merkurem w pozytywnym aspekcie do Neptuna ma właśnie taki łagodny charakter i z tą pełnią jak gdyby zakończasz jakieś tematy i dobrze by było zakończyć jakieś tematy finansowe, jeżeli oczekujesz na przykład pieniędzy czy od ubezpieczenia, czy od ZUS-ów, czy jakieś tutaj pomocy, także jeżeli chodzi o uporządkowanie sfery finansowej, załóżmy z bankami, czy z partnerami, czy z ekspartnerami, pieniądze od innych w każdym bądź razie, ale w pozytywnym aspekcie, czyli do 7, jeżeli są jakieś sprawy, gdzie musisz coś przynieść, gdzie musisz coś pisać, gdzie musisz rozmawiać, czyli wszystko związane z komunikacją, ta pełnia może przynieść tutaj pozytywny efekt. Tak? Jednocześnie z pełnią w znaku Skorpiona zakończasz trudne tematy starych może relacji, te tematy, które może nie były do tej pory rozwiązane. Saturn i Jowisz będzie w tym miesiącu także w biegu wstecznym, a to jest wyciąganie konsekwencji i ta pełnia nie tylko przynosi Ci korzyści finansowe, no bo widzę przypływ jakichś pieniędzy w każdym bądź razie, to mogą być także pieniądze ze współpracy czy kooperacji z jakimiś grupami ludzi lub też zakończenie jakiejś sprawy, na którą czekasz, może otrzymanie pieniędzy, załóżmy, na dziecko, czy otrzymanie pieniędzy za biznes, lub też załóżmy dla ludzi,
dla osób, które są w relacjach partnerskich i czekają załóżmy na jakieś pieniądze od partnera. Jest tutaj także, że te pieniądze napłyną na pewno. I przy okazji uporządkowanie właśnie trudnych tematów, uporządkowanie trudnych tematów emocjonalnych, zakończenie może jakichś tam traum z przeszłości, pełnia pomaga Ci w każdym bądź razie zrozumieć przeszłość i uporządkować swoje uczucia. 13 Wenus wyrusza w bieg wsteczny i od 13 nie jest dobry czas na rozpoczynanie załóżmy jakichś inwestycji czy na podejmowania kredytów. Ta Wenus stoi dla Ciebie, jak już powiedziałam wcześniej, w pozytywnych aspektach, że mogą się pojawiać jakieś osoby z przeszłości, to mogą być osoby także ze szkół, z kursów, osoby, z którymi kiedyś wcześniej współpracowałeś. Nie są może to jakieś kontakty na stałe, ale Tobie w pozytywnym sensie, czyli odczekałabym na pewno do 25, 26 czerwca, przyglądając się tym starym, nowym relacjom, też starym, odnowionym relacjom. Ja widzę, że będziesz miał korzyści, ale tak jak gdyby dałabym trochę temu czasu, żeby się temu przyjrzeć, co się z tego rozwinie. Okay? 13 Mars przechodzi do znaku ryb, ale jeszcze wcześniej, do 13 masz bardzo dobry czas, ponieważ Mars i Saturn stoi w wodniku, także w pozytywnym sekstylu, a to jest pomoc ze strony przyjaciół, pomoc ze strony grup, praca z internetem, praca social media. Tutaj byś miał do połowy miesiąca naprawdę bardzo dobry czas. Kto robi reklamy, kto pracuje na YouTube, czy pracuje z internetem w jakiś inny sposób, jest do 13 jest zielone światło, czyli jak najwięcej zrób przede wszystkim do połowy miesiąca, dopóki ta Wenus jest w biegu prostym, ale też Mars. Mars jest przede wszystkim siłą, Mars jest energią, Mars sprawia, że masz siłę przebicia, masz świetne pomysły, jesteś kreatywny, współpracujesz tutaj z jakimiś grupami, pomoc jakiegoś mężczyzny w każdym bądź razie i Saturn zabezpiecza to jak gdyby z wodnika, ponieważ Saturn będzie wyruszał 11 w bieg wsteczny. Myślę, że te projekty, czy te pomysły, czy te rzeczy, które zrobiłeś przez ostatni miesiąc, tak jak gdyby może zainicjowałeś, będą dalej kontynuowane 17 grudnia w szerszy sposób niż do tej pory. Następnie Mars przechodzi do znaku ryb i tutaj pracujesz nad czymś. W znaku ryb jest tak, jak gdybyś działał w ukryciu, tak jak gdybyś nie mówił, coś przygotowywał, ale nie mówił nikomu, jak gdybyś pracował nad czymś. To może być właśnie związane z komunikacją, czy też z jakimś egzaminem, czy z jakimś kursem. Może coś piszesz, może piszesz książkę, może piszesz dyplom, może właśnie przygotowujesz się do jakiegoś egzaminu, albo wiele osób z Was może z tym Marsem przeznaczyć czas przede wszystkim na odpoczynek, tak? Czyli tak jak gdyby warto przede wszystkim znaleźć czas na relaks, na może joga, może spacery, może retrospekcje, przemyślenie swoich aktywności, kumulacja i zbieranie siły w sobie, ponieważ jeżeli chodzi o Ciebie, te ostatnie 6 miesięcy roku 2020 będzie najbardziej intensywne, bo Mars będzie w Twoim znaku, tak? Czyli możesz tutaj śmiało przeznaczyć trochę więcej czasu na odpoczynek, na relaks, może na wyspanie się i takie odsunięcie trochę od świata. 14 Jowisz przechodzi w bieg wsteczny. Razem z Plutonem, który jest od tygodnia w biegu wstecznym i z Jowiszem, tematem bardzo, bardzo ważnym jest właśnie Twoja profesja. Są tematy związane, czy jesteś na swoim miejscu powołania, tematy Twojej kariery, w którym kierunku masz ekspansować. Czy ta droga powołania, ta profesja, którą teraz aktualnie robisz, to, czym się aktualnie zajmujesz, czy jest Twoje,
którym kierunku chcesz ekspansować. Może tutaj jest, że może się wydarzyć, że te osoby, które załóżmy współpracują i kooperują za granicą, tak jak gdyby mogą z tego zrezygnować, to jest pierwsze, lub też będą przemiany tej współpracy. Może będzie tutaj przemiana współpracy i kooperacji. Może zrezygnujesz z jakichś osób, może zmniejszysz, jeżeli pracujesz w jakichś spółkach, jeżeli pracujesz z jakimiś osobami, przemyślisz tą współpracę, przemyślisz tą kooperację i Pluton tutaj daje bardzo intensywne myślenie i zmiany, tak? Czyli zmiany idą w takim powolnym kroku, jeżeli chodzi o Twoją karierę, aby każdy z Was wskoczył na swoją drogę powołania do 17 grudnia 2020. 20 Słońce przechodzi do znaku bliźniąt i razem z Merkurem Słońce i Wenus jest oświetlony przede wszystkim trzeci dom, tak? Czyli ten dom komunikacji, świetny czas, tak, jeżeli chodzi właśnie o organizowanie kursów, o organizowanie warsztatów, o pisanie, o zajęcie się publicystyką, o otworzeniu konferencji wszelkiego rodzaju, to mogą być konferencje oczywiście online, dopasowując to do danych aktualnych warunków. To może być przygotowanie się do jakichś egzaminów, to może być nauka, wspólna nauka, to może być nawiązanie jakichś nowych współprac i kooperacji w grupie, ponieważ 22 jest tutaj nów księżyca, tak? I jeżeli wielu z Was przemyśla jakieś otworzenie, załóżmy, nowych biznesów online, podczas tego nowiu Wenus i Merkury jest w kwadracie, czyli tak jak gdyby nie rozpoczynałabym jeszcze wielkimi krokami coś nowego, bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie, razem w kwadracie do Neptuna, ale robiłabym, a ty masz Neptuna, czyli przemyślasz tak jak gdyby, polegałabym na swoim uczuciu, tak jak gdybyś przemyślał coś od dawna, ale jeszcze nie decydował się do podjęcia ostatecznych kroków, jednak ten nów jest bardzo dobry na przygotowanie czegoś nowego, na jakąś współpracę, może jakiś kurs, może przemyślenie do uczenia się czegoś nowego lub też założenie jakiegoś nowego biznesu, ale jeżeli planety są w biegu wstecznym, aż tyle planet, tak, czyli Saturn, Jowisz, Wenus, Pluton i w następnym miesiącu Neptun i Merkury, jeszcze bym nie podejmowała finalnych decyzji. Merkury sprzyja przede wszystkim komunikacji, wykorzystaj to, tak? Czyli wszędzie, gdzie będziesz pisał, gdzie będziesz mówił, gdzie będziesz rozmawiał, wszystkie komunikatory, wszystko, co działa przez internet, będzie Ci w tym miesiącu służyć, tak? I przynosi ogromne korzyści, czy to zawodowe, czy też prywatne, ale także jeżeli chodzi o miłość, jeżeli chodzi o miłość z przeszłości, o kontakty jakieś dobre z przeszłości, będzie tutaj też coś uporządkowane i mogą się w pozytywnym sensie pojawić jakieś osoby, z którymi wcześniej współpracowałeś, może one zniknęły gdzieś z Twojego horyzontu i teraz się pojawią, może to się okazać do końca czerwca, że ta współpraca będzie bardzo, bardzo owocna. 28 Merkury przechodzi do znaku Raka i tak jak gdyby koniec miesiąca jest przede wszystkim, fokus jest na rodzinę, fokus jest na dom, tutaj będziesz przemyślał jakieś tematy związane z domem, z rodziną, aby czuć się bezpiecznie, aby czuć się dobrze, aby czuć się jak w domu, może będą jakieś plany, czy też może to będzie czas poświęcone na odwiedzenie rodziny. Już wiemy teraz, że tak jak gdyby te kwarantanny pomału się kończą i tutaj jest przede wszystkim zajęcie się domem, zajęcie się rodziną. Może pomoc dla Twojej rodziny, może zorganizowanie jakiegoś nowego spotkania. Do 20, zanim Słońce przejdzie do znaku bliźniąt, Słońce i Merkury jest w znaku byka, a to jest tak jak gdyby przed Tobą
I tutaj do 20 widzę, że sam zarabiasz pieniądze, tak? Czyli pieniądze płyną z niekonwencjonalnych sposobów zarabiania pieniędzy. Pieniądze mają płynąć z tego, co jest twoim hobby, co jest twoją pasją. Zrobienia tego, to co lubisz przede wszystkim, ale w jakiś nietuzinkowy i niekonwencjonalny sposób. Miesiąc przedstawia się bardzo dobrze, wykorzystaj te dwa pierwsze tygodnie miesiąca, ponieważ tutaj z korzyścią dla ciebie, jeżeli chodzi o tematy finansowe, jeżeli chodzi o tematy zawodowe, ale także prywatnie. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich do porad. Numery kontaktowe znajdują się pod wideo i życzę każdemu wspaniałego miesiąca maja.